Kwiecień to czas na ostatnie przygotowania do otwarcia przedszkola dla seniorów w DPS Kalina. Z istniejącej powierzchni wygospodarowano 90 metrów kwadratowych. Znane są już stawki dziennego pobytu. Przyjęli je podczas ostatniej sesji suwalscy radni. Teraz oczywiście trzeba to nagłośnić i oczywiście chętni mogą zgłaszać się albo do DPS-u, albo do MOPR-u, bo skierowanie będzie przekazywał właśnie MOPR, wydawał MOPR i taka osoba, która będzie miała skierowanie, będzie mogła z tego domu dziennego pobytu korzystać, z tego przedszkola właśnie dla seniorów, jak my to nazywamy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma niskie dochody, to bez odpłatności, jeżeli te dochody są wyższe niż ten próg 150% dochodów uprawniających do korzystania ze środków pomocy społecznej, to wtedy ta odpłatność, ale też nie jest to duża, jaka symboliczna odpłatność. Dom dziennego pobytu Kalinka oferuje podopiecznym posiłki i opiekę zbliżoną do tej, którą otrzymują dzieci w przedszkolu. Na dobry początek ośrodek oferuje 15 miejsc. Jednak projekt jest rozwojowy i można spodziewać się, że w przyszłości będzie ich znacznie więcej.